Przypomnijmy sobie teraz wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji. Zwany też wzorem Leibnica, bardzo dobrze go znamy, uczyliśmy się go przy okazji rachunku różniczkowego. No a teraz zobaczymy sobie, jak z niego wynika bardzo przydatny wzór w rachunku całkowym, tak zwany wzór na całkowanie przez części. W tym filmie go wyprowadzę, ponieważ to wyprowadzenie jest bardzo proste, a w kolejnych filmach zrobimy sobie różne przykłady ilustrujące zastosowanie tego wzoru na całkowanie przez części. No dobrze, czyli powiedzmy, że mam iloczyn dwóch funkcji. Funkcji f od x i funkcji g od x. No i teraz liczę pochodną tego iloczynu. Liczę pochodną takiego iloczynu. No to co mi mówi wzór Leibnica, wzór na pochodną iloczynu? No, że trzeba wziąć pochodną pierwszej funkcji, pomnożyć przez drugą funkcję i do tego dodać pierwszą funkcję f w tym wypadku razy pochodna drugiej funkcji, razy g' od x. No i tyle wiemy z tego wzoru na pochodną iloczynu. Teraz mogę obliczyć funkcję pierwotną do obu stron tego równania, lub inaczej mówiąc, obliczyć całkę nieoznaczoną z obu stron tego równania. Czyli tutaj obliczę całkę nieoznaczoną. No to po lewej stronie mam całkę z pochodnej, no to funkcja pierwotna do pochodnej to będzie po prostu ta funkcja, która tutaj była zróżniczkowana. Czyli po lewej stronie zostanie mi po prostu f od x pomnożone przez g od x. Tutaj mógłbym jeszcze dodać dowolną stałą c, ale ponieważ po prawej stronie będę miał tutaj jakieś całki, to nie muszę tej stałej pisać, dlatego że te całki też są dane z dokładnością do stałej. Więc ta stała całkowania tutaj nadal w tych całkach jest ukryta. No i tutaj będę miał całkę z tego pierwszego wyrażenia, f' od x razy g od x po dx. No i do tego dodać całkę z tego drugiego wyrażenia, czyli z iloczynu f od x razy g' od x po dx. Dobrze, tutaj, żeby wyraźnie widać było, że to jest pochodna. No i teraz ja chcę rozwiązać to równanie, tak żeby znaleźć wyrażenie na ten składnik. To jak to mam, muszę zrobić? No, muszę od obu stron odjąć ten składnik. Czyli tak, po lewej stronie będę miał f od x razy g od x i od tego odejmę to wyrażenie, czyli będzie odjąć całka z f' od x razy g od x po dx. I to równa się, po prawej stronie zostanie mi tylko ta całka, bo tę odjąłem od obu stron. Czyli tu zostanie mi całka po dx z f od x razy g' od x. F od x razy g' od x. No i teraz chcę mieć wzór zapisany w takiej postaci, jak to się zwykle podaje w książkach. Tak, że to wyrażenie będzie stało po lewej stronie. No to ja po prostu je skopiuję i sobie wkleję, żeby nie przepisywać. No a po drugiej stronie wezmę sobie to wyrażenie. Zamieniam po prostu miejscami obie strony równości. To, co było po lewej, wstawiam na prawą stronę, a to, co było po prawej, wstawiam na lewą stronę. No i dostaję ten wzór, o który mi chodziło. Wzór na całkowanie przez części, który pozwala mi wyrazić całkę z takiego iloczynu. Jak mam całkę z funkcji f razy pochodna funkcji g, to to jest równe po prostu f razy g odjąć całka z pochodnej funkcji f razy funkcja g. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ten wzór jest mało przydatny, dlatego że zamienia problem obliczenia jednej całki na problem obliczenia innej całki. No ale okazuje się, że w wielu konkretnych przykładach ten wzór znacznie ułatwia obliczenie całek. Właśnie dlatego, że zamienia całkę trudną na całkę łatwą. I zobaczymy to na różnych konkretnych przykładach w kolejnych filmach.